Cześć, z tej strony Marcin. Witam Was na kanale firmy Dospel, wieloletniego producenta wentylacji i kompletnych systemów. Domyślam się, że nie tylko ja nie lubię czytać instrukcji i mozolnie wyszukiwać informacji na temat urządzeń w internecie. Dlatego po co to? Przygotujemy dla Was kilka filmów opisujących najważniejsze cechy i opis naszych urządzeń. A więc zaczynamy. A na początek bierzemy pod lupę Berlufa Brausera. Jedziemy. Biorąc pod lupę rekuperator Brauser 400, omówimy sobie pokrótce, co mamy w środku i co klient dostaje przy zakupie tego urządzenia, co my dostajemy montując ten sprzęt. Omawiając urządzenie Brauser 400, zaczniemy od omówienia bryły zewnętrznej, czyli tego, co widzimy na pierwszy rzut oka. Bryła zewnętrzna i cała konstrukcja centrali jest zrobiona typowo z blachy grubej, która zamyka nam izolację urządzenia. Jesteśmy pewni, że izolacja będzie nienaruszona przez długie, długie lata i żadne czynniki zewnętrzne nie wpłyną na jej uszkodzenie. Lećmy dalej. Pierwszym komponentem, który rzuca się w oczy po obudowie, jest filtr. Mamy dwa filtry klasy filtracji EU4. Centrale mają filtry o bardzo dużej powierzchni filtracji, co umożliwia nam długie korzystanie z tego filtra. Bardzo łatwa aplikacja filtra, bardzo łatwa wymiana. Prowadnice dobrze dopasowane, które pozwalają nam spokojnie wymieniać filtry. Jeżeli mamy dziecko kilkuletnie, też sobie z tym poradzi. Następnym elementem układanki, który rzuca nam się w oczy, jest ta oto tutaj bryła. Jest to wymiennik ciepła, krzyżowo przeciwprądowy, tworzywowy, z dużą płaszczyzną materiału, jaki w sobie posiada. Wymienniki tego typu są najbardziej skutecznymi typami wymienników, jakie istnieją obecnie na rynku. Jeżeli przyjrzymy się w głąb centrali, dostrzeżemy małą lukę za wymiennikiem. Ta luka jest automatycznym bypassem, który jest zamontowany w centrali i pomaga nam wychładzać powietrze w okresach przejściowych. Działa on w trybie automatycznym lub też możemy go włączyć w trybie ręcznym. Następną częścią urządzenia są silniki. Silniki nawiewny-wywiewny prądu stałego, 48V, komutowane elektronicznie, bardzo ciche. Niektórzy z Państwa mają pytania i obawiają się montażu wentylacji z uwagi na nadmierny hałas. Powiem Państwu, że dobrze wykonana wentylacja, dobrze zaplanowana, zaprojektowana, nie będzie słyszalna w domu, będzie pracowała w trybie bezszelestnym. Jeżeli ktoś z Was boi się dźwięku odkurzacza, to nie. Te silniki są naprawdę ciche, praktycznie niesłyszalne na instalacji. Pomiędzy silnikami widoczny jest zasilacz wraz z wbudowanym układem automatyki. Dwa cypelki okrągłe, które tutaj Państwo widzą, są bezpiecznikami zabezpieczającymi silniki przed przepięciem, przed ewentualnym spaleniem po przepięciu w sieci. Na zewnętrznej części centrali, w tym miejscu, widoczny jest układ podłączeniowy. Kabel zasilający na 230 V, który nam wystaje z centrali, jest zamontowany fabrycznie, zakończony wtyczką do prądu. Bardzo proste podłączenie. Dwa gniazda. Pierwsze pod obsługę czujnika CO, jeżeli mamy taką potrzebę. Do drugiej wtyczki wpinamy sterownik zgodnie z opisem. Kolejny cypelek, bardzo podobny jak przy zabezpieczeniu silników, jest cypelkiem zabezpieczającym centralę przed przepięciem. Jest to główny bezpiecznik zasilania. Jeżeli mamy przepięcie, tutaj pierwsze co spoglądamy. Jedyny włącznik, przełącznik, który mamy na obudowie, jest opisany jako bypass. Tutaj przełączamy bypass w trybie automatycznym lub w tryb ręczny. Pod wymiennikiem możemy dostrzec dużą czarną wannę. Jest ona odpowiedzialna za odprowadzenie wody, która powstaje przy wykropleniu kondensatu w samym wymienniku. Z wymiennika spływająca woda trafia tutaj do naroża wanny, gdzie mamy odpływ podłączający do kanalizacji. Z głównych komponentów urządzenia byłoby na tyle. Jednakże część z Państwa zastanawia się pewnie, patrząc na urządzenie od wewnątrz, czym ono jest wymazane. Bo tak naprawdę jak popatrzymy do środka urządzenia, widzimy tutaj delikatnie niebieską poświatę. I urządzenie fabrycznie jest polakierowane specjalnym lakierem z zawartością srebra. Srebro dlatego, że jest naturalnym zabójcą bakterii, zarazków i grzybów.
czyli możemy stwierdzić, że urządzenie wewnątrz jest antybakteryjne, antygrzybiczne i zabezpieczone jest przeciwko pleśniom i roztoczom. Biorąc pod uwagę wyposażenie tej centrali w lakier antybakteryjny, warto zastanowić się, czy mając, czy rozbudowując instalację wentylacji przy użyciu kanałów, puszek rozprężnych w systemie antybakteryjnym, nie warto zainwestować i wybrać ten oto produkt, który będzie integralną częścią systemu w postaci antybakteryjnej części. Sprawdźmy, co dostajemy wraz z zakupem urządzenia. Pierwszą rzeczą jest polska instrukcja, de facto nie może być inaczej, bo jest to wyrób polski. Polska instrukcja, która jednocześnie jest kartą gwarancyjną, ważną na 36 miesięcy. Kolejno otrzymujemy licznik wymiany filtrów, który co 3 miesiące będzie nam przypominał o tym, abyśmy sprawdzili stan filtra. Jest to dobre dla ludzi, którzy nie są zbytnio obowiązkowi w tym, żeby to sprawdzić. Kolejnym elementem jest sterownik, komputer ścienny, dzięki któremu włączamy, wyłączamy i sterujemy całym urządzeniem. Dołączamy do niego kabel telefoniczny RJ, w którym jest włączony sterownik z centralą. Ma on 15 metrów bieżących. Ostatnim elementem są części odpływu wody. Jest nim syfon oraz wąż do połączenia syfonu z rurą kanalizacyjną, bądź też innym elementem odprowadzającym nam wodę. Dostęp do części serwisowej i do wymiany filtrów jest niezmiernie prosty. Na froncie obudowy mamy dwa koła, ja nazywam to klamki, które tylko przekręcamy. Jedna strona, druga strona, klapa nam się otwiera, kładziemy ją na podłożu i mamy niezmiernie łatwy dostęp do całej przestrzeni. A teraz kilka suchych faktów. Berluf Prauser występuje w dwóch wielkościach, 400 m sześciennych oraz 600 m sześciennych. Posiada filtry klasy filtracji EU4 o bardzo dużej przestrzeni filtracji, co pozwala na dłuższe ich użytkowanie. Wymiennik krzywoprzeciwprądowy ze skutecznością do 95% odzysku pozwala nam maksymalnie wykorzystać to, co rekuperator powinien robić u nas w domu. Bypass automatyczny z ręcznym otwarciem. Silniki stałoprądowe komutowane elektronicznie, pobierające maksymalnie 150 W lub 250 W przy maksymalnej pracy w dużej wydajności centrali, czyli 600 m sześciennych. Jednym słowem mówiąc, bardzo dobre urządzenie, bardzo dobrej jakości, a w ślad za tym idzie dobra cena, dlatego według mnie naprawdę warto. I to by było na tyle. Jeśli macie pytania lub sugestie, kontaktujcie się z nami drogą mailową lub przez telefon. Znajdziecie tutaj maila i numer telefonu do nas do biura. To by było na tyle i widzimy się przy kolejnym urządzeniu. Dzięki, strzałkę. Wracamy. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy oraz zaostrzające się normy, przypominamy Państwu, że wszystkie centrale z naszej oferty są w klasie energetycznej A. Prauser, Optimal, Spartan, Selena, cała oferta, klasa energetyczna A.